Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na partię szachową na 10 minut z komentarzem na żywo. Przebojowo, mam nadzieję, będzie. Postaram się takie ruchy wykonać, żeby było i ostro, i merytorycznie, i naukowo, jakby to nie zabrzmiało. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego jak najwięcej dla siebie. Zanim rozpocznę partię, chciałem przedstawić partnera dzisiejszego odcinka, czyli markę MSI, która produkuje myszki gamingowe, klawiatury i różnego rodzaju sprzęty z tym związane. Wszystkie linki znajdziecie w opisie pod filmem. Można się z nimi zapoznać. Ja już taką myszkę posiadam. Design bardzo ładny, logo smoka bardzo ciekawy. Podoba mi się, dobrze leży w ręku i myślę, że tutaj można rozegrać dużo fajnych partii buletowych na tym sprzęcie. Jak szybko policzyłem, myszka wytrzymuje do 20 milionów kliknięć. Jest to ogromna ilość. Po przeliczeniu sobie na przykład na partie szachowe, no to średnio licząc, że partia ma 30 posunięć, to mogę takich partii rozegrać ponad 600 tysięcy. Myślę, że jest to praktycznie nierealne w najbliższych latach, aczkolwiek bardzo cieszy, gdyż żywotność sprzętu jest ogromna. Moi drodzy, zapraszam tutaj do partii. Już klikam i szukam zawodnika na 10 minut. 10 minut plus 0. Już mamy kogoś na horyzoncie, proszę bardzo. Przeciwnik 2501 D4. No to spróbujemy zagrać coś ostrego, więc może posunięcie G6. Goniec G7, czyli będziemy mieli na horyzoncie obronę królewsko-indyjską. Zagram posunięcie D6, jeszcze wyczekam na ruch przeciwnika. Skoczek C6 i myślę, że zagram tutaj ruch C5. Jest to ostre posunięcie, które walczy od razu o centrum. Przeciwnik oczywiście może tutaj pionka przepchać. Zastanawiam się potem nad biciem. To też jest możliwe i ciekawe z punktu strategicznego, ale przeciwnik zagrał skoczkiem na E2, pilnując pionka D4. No więc zagramy tutaj, żeby mocniej uderzyć w punkt D4. Wyjścia są dwa, albo goniec E3, albo D5, bo grozi wzięcie pionka. Więc przypuszczam, że będzie zagranie D5. Ja skoczek D4. Przeciwnik goniec E3 i co? No i w sumie nic. Można zagrać E5 w zasadzie i po wybiciu wybić tu, ale to podejrzana pozycja. Aczkolwiek takie pozycje chyba są pożądane, żeby były podejrzane, żeby troszeczkę zamieszać tu przeciwnika, wybić z rytmu, wybić z jakichś tam schematów. No bo to jest dosyć istotne, żeby kogoś zaskoczyć. Szczególnie w grze internetowej, gdzie nie gramy o jakieś wysokie laury. Ja uważam, że można spróbować grać bardzo ryzykownie. Znaczy, może bardzo to za dużo powiedziane, ale ryzykownie. Dlaczego by nie? Dlaczego by nie wywierać presji, skoro jeszcze nam się to udaje zrobić? Zobaczcie, przeciwnik już po 5 posunięciach myśli. Ponad minutę stracił, a to jest bardzo cenna informacja dla nas, dlatego że przypominam, gramy na 10 minut bez czasu dodawanego. Dlatego tutaj czas jest bardzo ważnym elementem gry. Zobaczymy, co przeciwnik wymyśli. No, jeżeli goniec E3, to oczywiście mogę to przytrzymać. Mogę zagrać hetmanem na A5, żeby tutaj trzymać pionka. Tak też zrobię, słuchajcie. Dlatego, że po wybiciu hetman broni, po zagraniu takim, mogę się zastanowić nad skoczek E5. Ale już hetman ruszył na D2, więc zostało zagrane to zupełnie inaczej. No to co? Wyprowadzamy figury. Skoczek F3 do centrum. Nie mogę oczywiście pionka zbić z wiadomych względów, ale już tutaj powoli zaczynamy napierać. Jest F3, robimy szybko roszadę. Król bezpieczny, możemy szaleć. W tej sytuacji skoczek się nie może ruszyć, bo musi pilnować pola D4, więc jeżeli skoczek się prze... Co? Długa roszada. No to słuchajcie, ta pozycja na pewno będzie ostra. Mi już tutaj chodzi po głowie jakieś zagranie B5, tylko że to jest chyba jeszcze za szybko. Chociaż z drugiej strony, czy ten ruch coś daje? Otwiera ewentualnie linię C, tylko że na chwilę, może A6, ale to zbyt wolne. Skoczek B4 jest zbyt takie nonszalanckie, wydaje mi się. Teraz tak, chyba A6 mogę zagrać, bo przeciwnik. Tak, gramy A6, moi drodzy, dlatego że skoczek nie może ruszyć, bo pionek na A2 jest ostrzeliwany. B5 mogę sobie za chwilę zagrać. Goniec nie pilnuje tego pola, więc skoczek musi odejść. A jak skoczek odejdzie, to strzał nastąpi na D4. To się bardzo nie opłaca, bo goniec tutaj ze skoczka. No, w każdym razie białe nie mogą oddać tego gońca na polu D4 za skoczka. Nie jest to wskazane, dlatego że powiedziałem czarne czy białe? Białe nie mogą oddać. No, białe mają gońca. Białe nie mogą oddać gońca.
dlatego że będą stały bardzo, bardzo źle. Tutaj gramy B5 od razu, bez zastanowienia, moi drodzy, bez zastanowienia. Po biciu, biciu, otwiera się linia i atakujemy pionka A2, potem B4 grozi. Myślę, że po 10 ruchach mamy już nawet, mamy już bardzo solidną pozycję do ataku. Przeciwnik zagrał skoczek D5. No i właśnie, tutaj na szczęście hetman jest broniony, więc to jest plus. Teraz się zastanawiam nad tym, czy nie przejść do takiej nieco defensywy, zdobyć pionka i tutaj próbować rzeźbić. No tak nie mogę zagrać, bo tutaj będzie strzał, ale mogę zagrać tutaj. On mi wybije, ja wybiję. I on, jak wybije tu pionkiem, to ja mogę tu i tu później, jak mi wybije tym, to ja mogę zagrać C4. Może hetmany wymienimy, ale będę miał 3 pionki na 2. Czy to się opłaca? Z drugiej jednak strony mogę najpierw tak, wybić tu pionka, tylko to mi się za bardzo nie podoba. Wynika z tego, że przeciwnik zagrał dobrze, aczkolwiek B4 jeszcze mogę zagrać i to mnie bardziej przekonuje. Ten ruch może nie jest, tak mi się wydaje, nie jest najlepszy, ale zachowuje hetmany na szachownicy. To jest cenna informacja dla mnie. Trochę blokuje sobie linię, ale nie mogłem za bardzo zareagować inaczej, dlatego że jakbym odszedł na przykład hetmanem, to skoczek by mógł wlecieć tutaj, albo na B6 jeszcze gorzej, widełki. Więc hetman tu kontroluje cały czas diagonale do tyłu, przeciwnik próbuje wymiany. No tak, zwykle jest tak, że jak ktoś nas atakuje na skrzydle, to my chcemy odpowiadać w centrum. I my musimy, słuchajcie, tutaj odpowiedzieć. Ale najpierw chyba zbiję tutaj, żeby odciągnąć hetmana od króla. Tutaj wybicie nastąpi. Za dużo wymian chyba nastąpi. Ale chyba nie mam wyjścia. Wybijamy na D5. Wybijamy na D5. Pionek zbił z C. Ok, no tak, z tego miejsca nie mógł wybić. Teraz taki ruch mnie bardzo zastanawia, żeby spróbować zamieszać. Gram tak, no jeżeli zbija skoczka, to ja tam hetmanem wlatuję i nawet nie ma co liczyć, tutaj bardzo ostro, pionki będą zaawansowane. On może to policzyć, ale widzimy, że jednak się przestraszył. I teraz taki ruch mnie interesuje, tylko że on w ogóle na to nie zareaguje. To jest jedna sprawa, ja potem tutaj, tu będę chciał trzasnąć. Jak mówiłem, ostro tak zrobimy. Skoczek B4, próbujemy grać mega ostro. I tutaj przeciwnik ma też kontrę, to jest też ważne, bo H4... H5 istnieje, ale no po takim H5 ja zawsze mam posunięcie G5 po wybiciu tutaj, po H6 tu. To wygląda w sumie też niebezpiecznie, ale inaczej, H4 to mam F6. Dobra, tutaj nic nie grozi. Tutaj grozi wzięcie pionka na B3. Skoczek C2. Jeśli on zbije tu, to ja zbijam tu. Tu, tu. Wieża wchodzi. No to mi się opyla. Ha, jakie słownictwo z mojej strony, moi drodzy. Opyla się. Skoczek C2 z ogromnymi, mam nadzieję, problemami dla przeciwnika, bo i tak grożę wybiciem na A3, tak chcę zrobić, to jest jedyny mój cel. Po takim wybiciu wybijam tu. Jeżeli przeciwnik na przykład odejdzie królem, a, może odejść królem. Dobra, może odejść królem, ale mogę też, nie no, muszę zbić tutaj, nie mam wyjścia, on odejdzie królem, na pewno tu odejdzie, bo jeżeli tu zbił, no on nie poznaje kolegi. Dobra, bije na A3, słuchajcie, tu jest chyba bardzo dobrze. Tu jest chyba bardzo źle. No tak muszę zagrać, żeby tu napierać i szybkie takie zagranie, albo w ogóle goniec D... Co? Aha, okej, wszystko rozumiem. Gramy tak, on chce wymienić hetmany. Cały czas trzymam tutaj napięcie, goniec D7 i szybkie zdwojenie wież. Jestem bez figury. Cóż mogę powiedzieć? Gramy dalej. On zbił, ja muszę to wybić, niestety. Nie mogę sobie pozwolić na taki strzał, bo będę za wolny, muszę wybić najpierw tu i szybko zagrać gońcem. Albo w ogóle wtrącenie mogło być piękne. Teraz wieża B4 grozi, tutaj wieża D4 nie ma, dobra. Wieża... Okej. Okay. On chce zagrać wieżą na A2. On tu zauważył, że jednak ja za bardzo nic nie mam. Czy na pewno? Tutaj, tutaj, tutaj. No i wygląda, jakbym nic nie miał. No ale muszę figurę wyprowadzić, muszę zdwoić wieżę. Nie mam wyjścia. Muszę w ten sposób grać. Wieża zagrała na B2, to jestem zaskoczony. To wieża B4 szybciutko. Wiecie co? Chyba trochę gram jak gafa. Bo teraz tutaj. On może zbić. Ja zbiję tu. Zabrakło mi jednego tempa.
On tu, ja tu, on tu, ja tu, on tu. Jestem trochę chyba w kropce. Mam jeszcze jakiś szach. Król odejdzie i wprowadzenie wieży. Dobra, może nie będzie to jeszcze takie złe. Mam nadzieję. Chociaż właśnie w takich ostrych pozycjach często przeciwnicy się mylą. Dobra, wprowadzam ostatnią artylerię tutaj do ataku. Mamy po 5 minut. To jeszcze w sumie jest dużo czasu. Grozi po prostu wybicie. No właśnie, grozi wybicie. Czy goniec B3 jest dobrym ruchem tutaj? Goniec B3, tutaj, 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 tutaj będę miał jakość mniej. Jakość mi to za mało. Zagram tak, to się będzie trzymać. Czy może inaczej? Czy może inaczej spróbować? Nie, no tutaj gramy chyba. Chociaż bardzo bym chciał wprowadzić gońca. Zagrać tu. Nie, no muszę chyba hetman B5 i z planem na przykład takim, albo takim, tylko czy to działa, trzeba przeliczyć, bo skoczek bije, no to bije tu, tak, działa. Poczekajcie, to chyba już działa, jak dobrze patrzę, bo potrójny atak na linii B i atakujemy tutaj. Gram tak, on nie może tu, bo tu, gram tak, on nie może tu, bo tu i wszystko się wyrównuje w ogóle, król C2. Ale to też jest chyba dla mnie dobra okazja. Bo zagranie takie będzie zbyt wolne. Gramy C4. Okej, zbił, więc ja muszę zbić tu. Zbijam tutaj. Nie mam wyjścia. Wszystko do końca, więc pozycja się wyrównała i mam chyba taki ruch. Jak goniec A4. Kąśliwy. A jednak nie. Tego nie zauważyłem, powiem wam szczerze. Nie mam młynka. Niestety zagram tak, to on mi zbije i chyba remis. Znaczy na szachownicy jest równo. Pytanie, kto ma lepiej? Chyba białe mają ciutkę lepiej. No, królem muszę podejść. Wieżówka się porobiła. Ostra pozycja. Niestety, nic tutaj nie znalazłem. Ciekawe, co będzie w analizie. Sprawdzimy. Poszło dosyć szybko, ale było ciekawie przynajmniej. Jeszcze partia się nie skończyła. No mam nadzieję, że w ogóle ta pozycja bez tego pionka byłaby chyba przegrana, tak mi się wydaje. Tutaj trzeba chyba podciągnąć pionki. Nie, na razie mogę króla podciągnąć. Dokładnie. Teraz chyba tak mogę zagrać. Jeżeli tu, to tu zbijam. Będę miał trochę bliżej. Właśnie, czy zbić tym? Nie, no pionkiem, żeby króla mieć osłonionego. Zawsze mam H5. Okej. I teraz posunięcie G5, żeby nie było F4. Mam teraz takiego szacha w razie czego. Pionki podsunę do góry. No, bardzo optymistycznie patrzę na tę pozycję, aczkolwiek to jest chyba łatwy remis. Okej, no damy szacha. On będzie musiał zejść na dwójkę. I podciągnę króla, moi drodzy, bo on nie może mi dać tu szacha. To jest też ważne, że tym pionkiem jeszcze nie zasuwam. Pionek spełnia swoją rolę, ale on może zagrać tak po prostu i też tutaj grozić. Też w sumie nie może chyba do końca. Dobra, gramy H5, może jakieś takie ruchy. Zobaczymy, co się wydarzy, bo może po takim ruchu taki ruch jest dobry. I tutaj będziemy wieżą coś próbować robić królem. Bo ten pionek nie dojdzie. On tam nie dojdzie, to jest zbyt trudne. On może wieżą chyba się przerzucić, ale po tym ruchu może tak w ogóle zagrać. To może być ciekawe, żeby rozbić tutaj mu strukturę. Aktywność króla tutaj jest bardzo ważna. Co to w ogóle za gość? Okej. No dobrze, zobaczymy, jak to się potoczy. Sam jestem ciekawy, ale czuję tutaj szansę. Mikro szansę. Ja bym na jego miejscu coś takiego zagrał, żeby jednak wieża miała tutaj opcję. Właśnie chodzi o to, że on też musi pilnować tej dwójki, bo inaczej tam będę go szachował, może przejdę z drugiej strony, będę atakował pionki. Słyszał jednak, słuchajcie. Teraz tak się zastanawiam, dlatego że tutaj po wybiciach do końca mam tutaj strzał i aktywnego króla, ale jeszcze tak, 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 tak. Właśnie tu, tu, tu i tu mi da szacha. Ucieknę. Może nie zauważy. Znaczy, to jest takie gadanie, nie zauważy, bo a jak zagram tak, on mi da szybkiego szacha, to wtedy tu.
Też jest ciekawe. Dobra, mam chwilę, to trzeba pomyśleć. Najpierw rozważam to posunięcie. Jeżeli będzie bicie do końca, to remis. Ten ruch chyba mi się bardziej podoba, dlatego że po takim zagraniu wchodzę tutaj i byłoby pięknie, a takie zagranie i po tym zagraniu gram tu. Aha, chwila. Przecież on mi zbija tu pionka. To nic nie mam. Ale mogę dać szacha, on odejdzie tam. Ja tu. Aktywność króla. Ale on zbije, ja tu. Matów nie ma. On pionkiem będzie zasuwał, ja tu. I on pionkiem będzie zasuwał. No właśnie. Więc może w tej sytuacji się nie śpieszyć i poczekać, dać mu się rozwinąć i pionka podciągnąć. Tak zrobimy. Podciągnę pionka A5, swój jedyny atut, bo jeżeli on da mi szacha, to ja po prostu zagram tak. No, troszeczkę się tutaj wycofam. O, sam zrobił przełom, słuchajcie. To teraz tak chyba mogę. Idziemy tak. To jest jedyna szansa, żeby tu się przyczepić. Jeżeli on zbije tutaj, to ja oczywiście zbijam tam. Zbił. Aha, tutaj ma posunięcie, słuchajcie. No to zagrałem jeszcze gorzej, jak mogłem. No niestety, zagrałem jeszcze gorzej, jak mogłem. Za szybko pograłem. Tak. A to chyba też jest remis, mam nadzieję. Chociaż będę musiał się tłumaczyć mocno. Tu. Tutaj. Dobra, idziemy tam. No trudno. Trudno. Coś tutaj poplątałem jednak. Poplątałem w tej pozycji. Uciekam pionkiem. Wieża broni. Tu szacha nie ma. No tak. Uciekam pionkiem szybciutko. No właśnie, jak zagram tu, to król pójdzie tu. Tu. I nie zdążę po te pionki. To jest ten ból. No dobra, gram tak. Dokładnie. Tak gram. No liczę na remis niestety w tej pozycji. Na nic więcej liczyć nie mogę. Ojej, słuchajcie, chyba mam problem. Muszę tak zagrać. Nie mam wyjścia, muszę po tego pionka iść. Do góry. To może być przegrana. Prawdopodobnie jest przegrana. Ciężkie są te wieżówki, powiem wam szczerze. Tak, trzeba było grać wysoko. Źle, Krzysztof. Wysoko. Okej. No dobra, idę pionkiem. To jest też mój jakiś tam atut. Okej. Jakoś dziwnie pograł. Ojej, to jest przegrana. On po prostu będzie królem zasuwał. A potem mam taki ruch. A, bo tu jest szach. Źle odszedłem królem. Fatalnie, Krzysztof, odszedłeś królem. Ale może. Nie, bez sensu. Przegrana. Ojejku. No niestety, słuchajcie. No tak. Dobra, trzeba się poddać. Trudno, ale zobaczę od razu analizę partii. Jest niesmak. 73 ruchy. W takim tempie to zagram 300 tysięcy partii. Dobrze.
Debiut pewnie dobry był. No to oczywiście ryzykowne poświęcenie wieżówka. Wieżówka, przegięcie pały. O, przepraszam najmocniej za słownictwo. To jeszcze są emocje. Zobaczcie, równiutko teraz pokazuje B5. Co? Ten ruch jest zły? Bierze D8, każe grać silnik. Nie lubię silnika. Zawsze gram B5 w takich pozycji. Zawsze. Dobra, B4 słabe. Komputer każe tutaj bić. To jest kluczowy również moment. I powiedzmy tak, bo sobie to wypatrzyłem. I co? Tutaj pionka po prostu zbić? Co jeśli pionek będzie zbity tutaj? Tak? Aha, po takim ruchu jakieś takie wtrącenia ciekawe są. A jednak jak dają pionki, to trzeba się zastanowić i je chyba wziąć. Okej, poszło tak. Tutaj, tutaj. Skoczek. Skoczek D4 tak po prostu. Po wybiciu, wybiciu. H4, ale załóżmy on bije i co wtedy, bo to takie ludzkie i tak. No, taka pozycja normalna, ale wiecie, ja miałem tu w głowie szybki atak. Niepotrzebnie oczywiście, no ja taki jestem teraz. Znaczy taki ostatnio styl gry przybrałem. No i tutaj ojej, hetman D2 wygrywało partię. Skoczek B4, beznadziejny ruch. To tracę figurę bardzo szybko, bez żadnych tutaj szans po prostu. A dał szansę, zobaczcie, pogubił się jednak, tak? Tak? Co po król A2 teraz? Hetman tu, tu, C4. No, te ataki tutaj byłyby ciekawe. Może nie matowe. Żeby 8, hetman, hetman, tu się zgadza. Zbił. A, i wieża B4, szybkie trzeba było grać jednak. Jednak wieża B4 było lepsze. No to co, za szybko pograłem. Jest nauczka. Bicie, wieża D2. Tutaj, no, silnik każe bić, bo to jest mniejsze zło. Ale mniejszego zła nie chcemy. Chcemy wygrać, dlatego atakowaliśmy. Wieża tutaj, tak. Ja już sądziłem, że ja mam to dobrze. No, on nie zbił, zobaczcie. Skoczek C5 nie zbił. To wygrywa. Tak, tak. Tak i tak. Sobie ubzdurałem, że tutaj coś jeszcze mogę zrobić. Powierza C8, ale okazuje się, że nic nie ma. Skoczek E5 wraca. I tutaj wraca. Ajajaj. Moje obliczenia były złe. Ale na blica to wiadomo. W blicu się zdarzają różne rzeczy. C4. Bicie tutaj. No i tak. No i tutaj po wybiciu jest blisko remisu oczywiście. Goniec A4 może niepotrzebnie. Chociaż silnik lubi ten ruch. Silnik widzi więcej. Że A3, nabicie. No i to jest remis. Ciekawy jestem, czy w końcówce miałem jakieś szanse. Tak, i tutaj pionkiem. Pionkiem, dobrze. Król, G5. Wieża szach, ok, król. Nie no, remisik tutaj nie ma co kombinować. Jestem ciekawy tylko, czy taki ruch przechodził. No, dawało to remis, ok. A taki ruch też daje remis. Ja tutaj chyba G4 przesadziłem. Też remis, tylko trzeba się odpowiednio bronić. Ale łatwiej chyba po wybiciu grać. No tak, łatwiej grać, bo tutaj jest jeden pionek bandowy, a te dwa są zatrzymane przez tego. Okej, no poszło tak, tak i on tu. Jak to remisować? O, to jest cenna nauka jednak, słuchajcie. Wieża B3. Myślałem nad tym posunięciem. Ale nie teraz, przecież, bo on mi tutaj by strzasnął. Czekajcie, tutaj to tu. Tutaj, a jak on tu, to co? To tu. Okej, okay, trzymam tego. Cała sztuka polega na tym, że w pewnym momencie po prostu musisz głowę sobie przestawić i uświadomić, że nie możesz już wygrać, tylko walczysz o remis. Ale zobaczcie, silnik mówi remis. Gdzieś ja błąd popełniłem. A4, cały czas jest równo niby. Cały czas jest równo. A2, równiutko. Król G2. Król G6. Gdzie ja błąd popełniłem? Król F6. Tu. 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 Ok. Gdzie był błąd w tej pozycji? Tutaj był błąd. To jak grać? Królem? Naprawdę? Myślałem, że mnie tutaj pionkami zje. I teraz wieża E1 po wybiciu tutaj, bo atakuje dwa pionki. Ależ te końcówki są, naprawdę trzeba dokładnie to grać. Niewiarygodne, że w tej pozycji remis pokazuje. Ja myślałem, że już przegrywam. No ten ruch to błąd.
No tak, ten ruch to błąd, bo on tutaj dwa pionki już ładnie złączył. Tu nie było szans już żadnych, pod kontrolą wszystko miał. Remis po... Co? A3 remis? No niewiarygodna wieżówka. E2, tak zagrałem. Wieża tu i co teraz? Król F7, tak było. Tutaj. A to król F8 z powrotem. Co po tym ruchu? Bo ja zagrałem tak, czyli ten ruch już przegrywa, jak było widać. Odszedłem od pionka bez sensu. Król F8, dobrze. I co teraz? Jeżeli on zagra tu... A to wieża G1 po prostu. Ty bierzesz mi tego, ja biorę ci tego. Nie można było zejść królem na E7, czy tam na E6, czyli na linię tego pionka, bo zawsze wieża bije z szachem, bez sensu. Wow, no nieźle. Te wieżówki są magiczne, moi drodzy. I to by był remis. Bez problemu. No dobrze, dziękuję serdecznie wam za dzisiaj. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć.